jednym z portali wypowiadał się na temat Potockiego, dekretów. Ale zobaczcie Państwo, skoro by tak było, to ludzie mieliby problemy, a nie mają. Dzisiaj garstka ludzi przyszła i powiedziała wyraźnie, nie mamy problemów z dowodami. Pani mi zabroni, ale według, jeżeli są moje dane, to chyba można by było, jak są moje dane i wszystko. To znaczy nie, my nie zrealizujemy na podstawie takiego dokumentu, nie zrealizujemy wypłaty. Mhm. Okej, okay, czyli nie dałoby rady. Jak byś przyszło, by 800 zł, to by nie dało rady, jakbym pokazał takie coś. Na podstawie tego dowodu. Okej, okay, nie, no byłem ciekaw, czy to by poszło, bo kupiłem to, panie mówi, że nie. Dowód suwerena jest to dowód II Rzeczypospolitej Polskiej. A jednocześnie Polacy posiadający ten dowód są obywatelami II RP. Wkrótce ten dowód zostanie również zatwierdzony przez instytucję, światową instytucję, który będzie prawowitym dowodem obywateli Polski, ale II RP, powtarzam. Pewnie sobie to macie wiedzieć, a dowód nie działa. Sprawdziłem. Nie wiem, co powiedzieć. Dowody suwerena II RP każdy Polak powinien mieć, zwłaszcza dzieci. I posłuchajcie, co mówi prezydent, bo prezydent nigdy nie kłamie.